początek tej wojny, taki w fazie już otwartej, jest operacja śluza. No bo co się robi na początku wojny? No odcina się zaplecze, tak? Odcina się też potencjalne dowództwo. Nie byli w stanie zabić Żołęskiego, no, chociaż próbowali, ale próbowali zmienić rząd w Polsce. Nie na swój, tak? Tylko na taki, który będzie w wielu cechach spełniał to, czego nie oczekują, czyli nie pomoże Ukrainie. Dla nich Donald Tusk był tu optymalny. Tak? I mam wrażenie, że wsparcie i rosyjskie, i niemieckie dla operacji śluza i dla zmiany wtedy władzy w połowie zeszłego roku było początkiem tej wojny. Tylko co się stało? Operacja śluza zostaje zatrzymana, rządu nie udaje się obalić. Polska budzi, przynajmniej część, bo budzi Europę jeszcze przed wybuchem wojny, chociaż w polskich elitach również władzy był też podział co do oceny sytuacji, ale generalnie w pewnym momencie już nasi zaczynają przygotowywać Europę na wojnę. Teraz zaczynać dyskusję na tematy historyczne to jest sprawa niewdzięczna. Ja myślę, że pierwszy krok zrobiony w właściwą stronę, zmiana programu, zrozumienie tego, że powinniśmy dążyć w kierunku tego, co nas łączy. A co nas dzieli, to powinniśmy krok po kroku zasypywać te rowy, które nas dzieliły i które umiejętnie wykorzystywała Moskwa dla tego, żeby nas skłócić.